Cześć, z tej strony Oskar Poloczek z kanału Kawał Sportu, a w dzisiejszym odcinku... Pierwsze starcia Ligi Mistrzów. Hurkacz z triumfem na Mączce. Athletic Bilbao z pucharem po 40 latach. Bayer Krokod Mistrzostwa. Vanderpool zwycięzcą Paryż-Roubaix. Od razu już na samym wstępie zachęcamy do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, gdyż może to napędzić rozwój naszego kanału. No ale już bez zbędnego przedłużania, zaczynamy! Kostar Uniajić i Jacek Zieliński zwolnieni po meczach 27 kolejki Ekstraklasy. Niemiec został odsunięty od drużyny po zremisowanym meczu z Jagiellonią Białystok i sensacyjnie zastąpił go Gonçalo Feijó, który niedawno odszedł z Motoru Lublin. Pierwszy sprawdzian drużyna z nowym trenerem będzie miała z drużyną Rakowa, gdzie Michał Świerczewski po przegranym meczu z Radomiakiem napisał na X, że w poniedziałek będą się zastanawiać co dalej i ostatecznie będą dalej wspierać Dawida Szwargę. Tymczasowym trenerem Krakowi będzie Dawid Kroczek, przesunięty z rezerw do pierwszej drużyny, aby dokończyć sezon. Poza tym Lech Poznań pokonał Pogoń Szczecin 1-0, zbliżając się na 4 punkty do Jagiellonii i zyskując przewagę 3 punktów nad czwartym miejscem w tabeli. Śląsk Wrocław pokonał Wartę Poznań 2-1, a Górnik Zabrze pokonując Zagłębie Lubin z taką dyspozycją zaczyna włączać się do walki o europejskie puchary. Przy okazji drugi raz z rzędu został pobity rekord frekwencji na stadionach Ekstraklasy w XXI wieku o 3000 i wynosi teraz trochę ponad 143 tysiące. W Ligę PSG w rezerwowym składzie, odpoczywając przed hitowym starciem z Barceloną, zremisowało z ostatnim w tabeli i w zasadzie pogodzonym ze spadkiem Clermont. Brest zajmujący drugie miejsce w tabeli wygrał z Metz 4-3, a Lille pokonało Olympique Marseille 3-1 po bramkach Dawida, Kabei i Gudmundsona. W Bundeslidze Bayern Monachium zaliczył kolejną kompromitację, przegrywając z Heidenheim 3-2, mimo wcześniejszego prowadzenia 2-0. W ciągu 2 minut w okolicach 50 minuty Monachijczycy stracili 2 bramki. Powoduje to, że dzięki zwycięstwu Bayernu nad Unionem Berlin 1-0 po bramce Floriana Wirca drużyna aptekarzy jest już tylko jedno zwycięstwo od zdobycia Mistrzostwa Niemiec. Xabi Alonso stworzył potwora i to co jest najlepsze to, że najprawdopodobniej wszyscy poza kibicami Bayernu kibicują tej drużynie. W 31 kolejce Serie A w derbach Rzymu triumfowała drużyna AS Romy. Wynik meczu ustalił Gianluca Mancini po asyście nikogo innego jak Paulo Dybali. Nicola Zalewski niestety całe spotkanie przesiedział na ławce rezerwowych. Zwycięstwo Rzymian wraz ze stratą punktów w Bolonii Łukasza Skorupskiego we Frosinone przybliża ich do walki o Ligę Mistrzów. Inter bez zaskoczeń, chociaż nie bez problemów, bo po bramce w 95 minucie Frateziego wygrał z Udinese 2-1 i pewnie kroczy po Scudetto. Warto również wspomnieć, że w spotkaniu Monzy z Napoli od pierwszej minuty wystąpił Piotr Zieliński i zdobył piękną bramkę na 3-1, a Neapolitańczycy wygrali 4-2. W Premier League najważniejszym wydarzeniem w kontekście Mistrzostwa Anglii był remis Liverpoolu z Manchesterem United, przez co kolejny raz mamy zmianę na pozycji lidera. Liverpool wygrywał 1-0, po czym stracił prowadzenie po fatalnym błędzie Kwanzaha, który podał piłkę do Bruno Fernandesza, dzięki czemu Portugalczyk strzałem z około 40 metrów pokonał Kelehera, co później powtórzył pięknym strzałem Kobbie Maino. Spotkanie dzięki bramce z karnego Mo Salaha zakończyło się wynikiem 2-2, a dzięki zwycięstwu Arsenalu z Brighton to właśnie Arsenal staje się liderem dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu. Manchester City wygrał z Aston Villą, gdzie Phil Foden popisał się pięknym hat-trickiem, a później wygrał z Crystal Palace i traci jeden punkt do liderującej dwójki, co powoduje, że sytuacja w Premier League jest absolutnie arcyciekawa. Athletic Bilbao po 40 latach wygrywa Puchar Króla po rzutach karnych z Majorką. Spotkanie zaczęło się od bramki w 21 minucie dla Majorki za sprawą Daniela Rodriguez'a. Na początku drugiej połowy w 50 minucie Sunset wyrównał stan spotkania, który utrzymał się aż do serii 11, w której to dwukrotnie pomyli się zawodnicy Majorki Morlanes i Radonjić. W szeregach Athleticu Bilbao żaden ze strzelców się nie pomylił i dzięki temu mogli oni odebrać upragniony puchar. Michał Skóraś zaczyna wyglądać naprawdę dobrze w klub Brisz. Nowy trener Nick Hayen zaczął stawiać na Polaka, który odpłacił mu się ostatnio w meczu z Anderlechtem 2 asystami, które pozwoliły zwyciężyć klubowi z Brugi, spotkanie z liderem grupy mistrzowskiej Ligi Belgijskiej. Niesamowite spotkania w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów. We wtorek Arsenal zremisował z Bayernem na The Emirates 2-2 po bardzo zaciętym spotkaniu i wielu kontrowersjach sędziowskich. W równolegle rozgrywanym hitowym spotkaniu Realu z Manchesterem City mogliśmy oglądać nieprawdopodobne spotkanie gigantów zakończone wynikiem 3-3 z wieloma zwrotami akcji. Obywatele jako pierwsi już w drugiej minucie wyszli na prowadzenie, a chwilę później, bo w 14 minucie przegrywali już 2-1, co później znowu odwrócili na prowadzenie 2-3. Ale Fede Valverde pokonał Edersona, ustalając wynik spotkania na 3-3. W środowych starciach Atletico zmierzyło się z Borussią, pokonując niemiecką drużynę 2-1, a Barcelona na Parc des Princes, podobnie jak City, rozpoczęła od prowadzenia, aby później
później w kilka minut drugiej połowy oddać je PSG i później z powrotem wrócić do wyniku 2-3 dla Blaugrany, którym zakończyło się te fantastyczne spotkanie. Najważniejsze jednak jest to, że w każdym meczu sprawa awansu jest otwarta i w rewanżach możemy liczyć na nieprawdopodobne emocje. W pozostałych pucharach europejskich Liverpool przegrał z Atalantą 3-0 u siebie, co niesamowicie utrudnia im sprawę awansu do półfinału. Roma we włoskim starciu między nimi a Milanem wygrała na San Siro 1-0. Bayer Leverkusen podtrzymał serię bez porażki, zwyciężając z West Hamem 2-0, a Benfica pokonała Marsylię. W lidze konferencji Wiktoria Pilsno dzięki remisowi z Fiorentiną zapewniła Czechom miejsce w fazie ligowej Ligi Mistrzów od sezonu 25-26. Hubert Hurkacz, zwycięzcą turnieju ATP 250 w Estoril, pokonując w finale 60. w rankingu Pedro Martineza. Było to pierwsze zwycięstwo turniejowe Huberta na kortach z Mączki, co może napawać optymizmem przed okresem, kiedy najwięcej turniejów rozgrywa się właśnie na takich kortach. Daniel Collins potwierdza świetną formę, wygrywając turniej WTA 500 w Charleston, po drodze pokonując Badoze, Jaber, Sakari i w finale Darię Kasatkinę. Max Verstappen po defekcie w Australii znów wraca na najwyższy stopień podium. W Japonii po raz kolejny Holender absolutnie nie miał sobie równych i dojechał z przewagą 12 sekund nad drugim Checo Perezem i 20 sekund nad Carlosem Sainzem, który kolejny raz udowadnia, że należy mu się miejsce w Formule 1 i to w niebyle jakim zespole. Mathieu van der Poel tydzień w tydzień wygrywa klasyki kolarskie i tym razem zdobył Paryż-Roubaix po samotnej ucieczce rozpoczętej na 60 km przed metą. Kolejny niezły występ zaliczył również Kamil Małecki, który na tak trudnym wyścigu zajął 18 miejsce, którego raczej niewiele osób się spodziewało. Podium uzupełnili Jasper Philipsen i Mats Pedersen. Jeśli spodobały Wam się nasze najnowsze wiadomości sportowe, to napiszcie nam o tym w komentarzu. Poza tym zachęcamy do wejścia na Twitcha, gdzie czasem są streamy, oraz na Instagrama, gdzie podajemy informacje dnia. No i co, dziękujemy Wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!